Cześć, witajcie z tej strony Dino i witam was moi drodzy bardzo serdecznie w drugim odcinku z kariery na moim kanale. Zaczynamy od pytania do klubów o zawodników, których nazwiska pisaliście mi w komentarzach pod pierwszym filmem z kariery, pierwszym odcinkiem. Justin Kluivert, Moiskin, Carles Alenia, Benjamin Henriks, Janis Hadzi, syn George Hadziego oraz Dominik Solanke. To tylko niektóre nazwiska, które się pojawiły, ale uznajmy za najciekawsze niestety oferty o po prostu zapytania o Włocha i o Hadziego nie zostały pomyślnie rozpatrzone. Po prostu kluby nie chciały się ich pozbywać. Jeśli chodzi o Hadziego, zaoferowałem wypożyczenie z opcją wykupu. No, jeśli chodzi o Kina, to po prostu przestałem o niego, nie chciałem o niego już walczyć. Jeśli chodzi o Alenię, zaoferowałem za niego 2 miliony euro. Za Henriksa 4,5 miliona euro plus Tomasza Kędziorę, za Solankę 1 milion euro i Marcin Robak, a Kluiverta chciałem wypożyczyć na okres 2 lat. Przyjął też mój scout, przywiózł mi dwóch naprawdę obiecujących juniorów, Miała Zalewskiego i Dariusza Zająca, a Ajax w międzyczasie zgodził się wypożyczyć mi młodego Holendra. Jeśli chodzi o Henriksa, zacząłem z nim negocjacje. Niestety Niemiec później ciągle odrzucał te oferty i no, nie udało się. Musiałem też zaoferować więcej za Hadziego, jednak Fiorentina tak się nie zgodziła. Przyszedł mecz z Jagiellonią. Tak wygląda jedenastka na to spotkanie. Kluivert na ataku, więc tak, po prostu taki eksperyment skupienia na twarzach moich zawodników. No i miałem nadzieję, że w końcu zdobędziemy te 3 punkty. Ale już w trzecim minucie Jagiellonia miała świetną szansę. Wasiliew na szczęście dla nas nie trafia do siatki. Następna akcja naszej drużyny, 22 minuta, Majewski podaje do Jefticia. Jeftić wrzuca prawą nogą na Kluiverta, Kluivert głową i fantastyczna strzał w środek bramki i dobra interwencja Kelemena. Następnie Niki Bilenielsen do Novikovasa. Novikovas schodzi na lewą nogę, wrzuca i Wasiliew uderza, ale świetna interwencja Putnockiego. 37 minuta, Radosław Majewski. Dobre podanie do Darko Jefticia, Szwajcar schodzi z piłką do środka, podaje do Kluiverta, Kluivert na jeden kontakt do TTH, TTH strzela i piłka odbija się od słupka i wpada do bramki. I to było pierwsze trafienie zawodnika z Gany dla kolejorza w tym sezonie. Prowadziliśmy 1-0 w 39 minucie spotkania. Radość naszych kibiców. No i zobaczmy też raz piękne uderzenie TTH. No i 45 minuta, szansa jeszcze dla Jagiellonii. Konstantin Wasiliew schodzi na mija Bednarka, uderza i broni Putnocki. Tradycyjnie już postanowiłem zrobić zmianę po przerwie. Boisko opuścił Majewski, w jego miejsce wszedł Raduc. W 71 minuta Justin Kluivert wchodzi sam na sam i fatalnie puduje. No Holender nie mógł w to uwierzyć, podobnie zresztą jak ja. Za TTH na boisku pojawi się Łukasz Trałka. Natomiast za Jefticia wszedł Robak, na skrzydło przeszedł Kluivert, ofensywnym pomocnikiem został Raduc. 90 minuta, jeszcze było gorąco, strzał Wasiliewa, Putnocki broni i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Już się nic nie działo przed meczem z Termaliką. Taka jedenastka, wszedł Wilusz w miejsce Bednarka. I 22 minuta, Babiarz, dobra interwencja Putnockiego, jeszcze dobitka i kolejna świetna interwencja Słowaka. Nas uratowała. 45 minuta, Kluivert naciskany przez obrońcę fatalnie puduje, po raz kolejny nasza holenderska perełka. Wchodzi Sheridan po przerwie, miałem nadzieję, że to coś zmieni, bo ten mecz naprawdę nie wyglądał ciekawie. 61 minuta, Babiarz podaje do Guby, Guba trafia w boczną siatkę. 70 minuta, Tetek do Pawłowskiego i świetna interwencja Dariusza Treli. Wchodzi Raduc za Majewskiego. 81 minuta, wywalczony rzut wolny przez Justina Kluiverta, do piłki podchodzi Maciej Gajos. No i uderza fantastycznie. No i mamy gola. Piękny gol Macieja Gajosa. I to zanosiło się na drugie zwycięstwo z rzędu 1-0. Zobaczmy jeszcze raz. No radość Raduca i Majewskiego, Gajosa. Smutek u Dariusza Treli. No świetne uderzenie. Można powiedzieć, że zdjął pajęczynę. No i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Postanowiłem zaproponować kontrakt Zającowi, zanim ktoś mi go po prostu ukradnie. Przyszedł mecz z Krakowią, który postanowiłem symulować do jedenastki, wrócił Bednarek. No i miałem nadzieję, że będzie trzecie zwycięstwo z rzędu. Chociaż po chwili, jak włączyłem symulację, zastanawiałem się, że to nie błąd, że symuluję to spotkanie. No i właśnie w 10 minucie Mateusz Szczepaniak zdobywa gola dla Krakowi.
Zanosiło się trochę, że możemy ten spotkanie przegrać, ale w 46 minucie wyrównuje Tomasz Kędziora, więc zaraz po przerwie bramkę zdobył Tomek. I to cieszyło, w 66 minucie Brzyski nie trafia karnego, więc mogliśmy w tym meczu przegrywać 2-1. No i spotkanie kończy się wynikiem 1-remisowym. Moją uwagę w ostatnim dniu okienka transferowego zwrócił Kamil Wojtkowski z Razem Bal Sport Lipsk. Zaoferowałem wypożyczenie dwuletnie. 300 tysięcy przyszła opłata, jeśli po prostu Wojtkowski dobrze by się prezentował. A że potrzebowałem zmiennika dla Kostiewicza, postanowiłem ściągnąć Marwina Becharano, który nie miał klubu. Miałem nadzieję, że nie będzie to strzał w stopę, a się okazało, że sam Becharano ma taki samo weral jak Ukrainiec. Przez co po prostu miałem dwóch dobrych lewych obrońców w swojej kadrze. Postanowiłem też pokazać najgłośniejsze transfery: Ezio do Barcelony, Icardi do United i Javi Martinez do Arsenalu. Prawie 90 milionów za Ezila zaoferowała Barcelona, no i ten przyszedł do drużyny. Dla drużyny Blaugrany przyjechali też nowi juniorzy i nadszedł mecz z Pogonią, który postanowiłem już rozegrać. Taka jedenastka desygnowana to spotkanie, więc Wojtkowski w miejsce Majewskiego. Znowu Szymon Pawłowski na bliższym planie. Pierwsza sytuacja, 15 minuta. Justin Kluivert, Kamil Wojtkowski. Dobre zagranie do Darko Efticia. Darko Eftić schodzi na lewą nogę, uderza i fantastyczny gol w 16 minucie. Lech Poznań obejmuje prowadzenie. A nasi kibice robią typową cieszynkę, którą kiedyś kibice Manchester City nazwali Dudę Poznań. I po dzisiejsze czasy ją robią. Po strzelonej bramce 20 minuta, no 19, ale zaraz 20. Wojtkowski, Gajos i Kluivert kieruje piłkę do bramki, więc dwa szybkie ciosy wyprowadzone w Szczecinie. No i holenderska perełka zdobywa pierwszego i miejmy nadzieję, że nie ostatniego gola w barwach kolejorza. Kolejne świetne podanie Wojtkowskiego, to warto zauważyć. Zagranie Gajosa też bardzo dobre. No i skierował piłkę do bramki Kluivert. Postanowiłem też zdjąć po przerwie Wojtkowskiego, który zaprezentował się z naprawdę dobrej strony przed Majewski. W 58 minucie jednak nie wiadomo, naprawdę dalej nie wiem, w jaki sposób Murawski dostał się w pole karne i zdobył gola na 2-1. 70 minuta, Spas Delew dośrodkowuje, Kędziora odbija piłkę, no i świetna interwencja Putnowskiego ratuje przed remisem. Jeszcze później fatalne pudło Kamila Drygasa. Wchodzi Becharano, wchodzi Kownacki, ale oni nawet nie zdążyli powąchać piłki, bo sędzia zagwizdał po raz ostatni. Taka jedenastka desygnowana na następny mecz z Ruchem, więc debiut Zająca na skrzydle zagrał Wojtkowski. No i ten mecz postanowiłem symulować i zastanawiałem się też, czy to nie jest aby na pewno błąd, czy nie będzie na przykład kolejnego remisu, czy też co gorsza porażki. No niewiele się tutaj działo. Majewski w 28 minucie dostał żółtą kartkę. Wojtkowski też sobie dużo nie pograł, wszedł za niego Radut zaraz po przerwie, a w 60 minucie bramkę zdobył Gajos. Miałem nadzieję po prostu, że to już będzie pewne zwycięstwo, ale w 79 minucie Valenzuela zdobywa gola dla Ruchu i niestety to spotkanie kończy się wynikiem 1-1. To było ostatnie spotkanie w tym odcinku. Ja się z wami będę powoli żegnał. Spójrzmy na tabelę, drugie miejsce, kończymy na drugim miejscu ten odcinek. To byłoby chyba na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, to kliknijcie czerwony przycisk na dole, a żeby być na bieżąco z moimi materiałami, to kliknijcie dzwoneczek. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!